Cześć, z tej strony Chin to lubię. Mamy wakacje w pełni i właśnie dlatego przygotowałem zestaw 10 porad, jak przetrwać długą podróż samolotem. Zapraszam. Kiedy czeka Was długa podróż, jakaś 10-12 godzina, może nawet jeszcze więcej, to warto zaopatrzyć się w jakieś przekąski. Najlepiej takie, które mają dużo białka. Na przykład batony proteinowe, może ser, jogurt. Warto oczywiście również pić bardzo dużo wody. Naprawdę to się bardzo dobrze sprawdza, ponieważ organizm jest generalnie ma dużo więcej siły, kiedy jest dobrze nawodniony. I co ciekawe, w samolocie bardzo dużo wody tracimy. Tym bardziej właśnie, kiedy jest załączona przez cały czas klimatyzacja. Okej, słodycze też możesz wziąć na pokład. Co ciekawe, ratunkiem na to zmęczenie, czyli jet lag, tą zmianę czasu, jest odpowiedni posiłek na samolocie. Tak jak mieliśmy przekąski, tak wybór dania głównego jest bardzo istotny. Tutaj już nie dbamy o białko, ale o węglowodany, czyli jakieś chleby, makarony. Jeżeli zjemy właśnie takie danie, to na pewno lepiej zniesiemy długą podróż. No właśnie, nie zapinamy się pod szyję, unikamy krawatów. Nie wiem, czy są tacy szaleńcy, którzy lecą samolotem z 12 godzin w krawacie. Najlepiej luźna koszulka, dżinsy, może dres. Wszystko po to, żeby było nam wygodnie. Podczas długiego lotu warto przygotować sobie taką strefę ciszy. Czyli kiedy chcemy naprawdę odpocząć, przygotujmy może jakieś swoje słuchawki, może jakieś koreczki do uszu, tylko po to, żeby dźwięki z zewnątrz nam nie przeszkadzały, a my moglibyśmy trochę odpocząć. Działa to również w drugą stronę. Kiedy mamy swoje słuchawki, najlepiej zgrać dodatkowo swoje filmy. Najczęściej w tych samolotach, którymi podróżujemy po 10-12 godzin, jest oczywiście wybór, to bardzo duży, filmów i muzyki, której możemy słuchać, ale nie zawsze możemy trafić na to, co my właśnie lubimy. Więc najlepiej zabrać ze sobą, czy to na laptopie, czy na tablecie, jakieś swoje filmy, swoje piosenki, tylko po to, aby relaksować się na swój sposób. Właściwe miejsce. Wbrew pozorom jest to dosyć istotne. Przede wszystkim, kiedy nie siedzimy przy przejściu, nikt nie musi nas co chwilę przepraszać, żeby przejść do toalety, więc wybieramy miejsce przy oknie, pomijając oczywiście bardzo fajne widoki, które nas czekają podczas podróży. I jeszcze jedna uwaga, nie siadamy przy toaletach. Najczęściej podczas tego lotu jest tam dosyć głośno. Robią się kolejki, ludzie ze sobą rozmawiają, więc wybieramy miejsce troszeczkę oddalone od toalety. 12 godzin siedząco to już naprawdę można zwariować, dlatego pamiętajcie o rozprostowaniu kości. Wstańcie, przeproście kogoś, kto niestety wybrał miejsce przy przejściu i pospacerujcie chwilę po samolocie. To na pewno będzie dobry wybór. To też potrafią linie lotnicze dla nas przygotować. Chusteczki antybakteryjne bądź mokry ręcznik do wytarcia rąk, twarzy, ale w razie czego zabierz to ze sobą. Ostatnia porada to rzecz, bez której w zasadzie w dzisiejszych czasach ciężko funkcjonować, szczególnie kiedy czeka nas długa podróż. Baterie. Naprawdę zaopatrzmy się w jedną, w dwa powerbanki, żeby w razie czego, właśnie w tym najważniejszym momencie, kiedy chcemy zrobić zdjęcie, kiedy chcemy coś obejrzeć, nie zaskoczyła nas migająca kreska sygnalizująca właśnie wyczerpanie baterii. W Chinach na lotnisku spotkać można automaty z powerbankami, które można kupić. Ale jeżeli podróżujecie w inne miejsca na świecie, nie zawsze takie powerbanki znajdziecie, więc zabierajcie je ze sobą. To tyle. To 10 porad, które zebrałem specjalnie dla Was. Mam nadzieję, że przydadzą Wam się w tych wakacjach lub tych w przyszłym roku. Dzięki za oglądanie filmu i zapraszam po raz kolejny za tydzień, zawsze w poniedziałki. Na razie.